Remont peronów i budynku dworca kolejowego w Żorach trwa w najlepsze. Przebudowa dworca trwa, tam trwają prace. Ale to nie koniec zmian na tym terenie. Według planów zmieni się cała okolica żorskiego dworca. Planowana jest duża przebudowa ulicy Dworcowej w Żorach. Wszystko po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ta duża inwestycja, planowana na lata 2020-2022, polegać ma na tym, że powstanie bezkolizyjny przejazd samochodowy pod torami kolejowymi oraz drugie bezkolizyjne również podziemne przejście dla pieszych. Dzięki temu uda się wyeliminować przejazd kolejowy w ciągu ulicy Dworcowej. Przejście dla pieszych miałoby być w miejscu obecnego przejazdu kolejowego, zaś przejazd dla samochodów w nowym miejscu bliżej dworca kolejowego. Pozwoli to uniknąć wszelakich niebezpieczeństw drogowych. Zmieni się oczywiście cała okoliczna infrastruktura, powstaną nowe drogi, ponieważ trzeba cały ten układ drogowy połączyć, całość zostanie przebudowana, nowa kanalizacja, wszystkie infrastruktury towarzyszące także zostaną przebudowane. Inwestycje wspólnie realizują Polskie Koleje Państwowe i miasto Żory. Plany brzmią obiecująco. Inwestycja jest bardzo duża, bo szacowana na ponad 19 milionów złotych, z tego 12,8 milionów. Ma pokryć PKP, to jest ich deklarowany wkład, zaś miasto ma pokryć wkład własny, który wyniesie 6 600 000 zł. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planami, nowe oblicze okolic Żorskiego Dworca Kolejowego zostanie odsłonięte za 3 lata.